Wnętrze naszej niewielkiej planety jest praktycznie niezbadane. Wybierzmy się w miejsce, którego nie odwiedził żaden człowiek. Czas na podróż do środka Ziemi. Oglądasz i wiesz. Wykopanie dostatecznie głębokiej dziury nie należy do łatwych zadań. Problemy zaczynają się po kilku metrach, gdy w dołku pojawia się woda. Potem trzeba zmierzyć się z rosnącą z każdym kilometrem temperaturą i coraz twardszymi skałami. Środek Ziemi znajduje się 12 700 km pod powierzchnią, a zanim do niego dotrzesz, będziesz musiał wymyślić sposób na to, by nie ugotować się. Już 25 km pod ziemią, gdzie termometr wskaże 1400 stopni. Później będzie tylko gorzej. Jądro Ziemi ma temperaturę 6,5 tysiąca stopni Celsjusza. Jest gorętsze niż Słońce. W jego wnętrzu ciśnienie wynosi 300 gigapaskali. To ogromna siła, sprawiająca, że materia jądra wewnętrznego, mimo wysokiej temperatury, jest lita jak skała. Załóżmy jednak, że ktoś jakimś cudem wybudował tunel, który odizolowałby cię od ciśnienia i temperatury. Gdyby usunąć z niego powietrze, po wskoczeniu do niego rozpędziłbyś się do 29 tysięcy km na godzinę. To prędkość, która gdybyś leciał w kosmos, zagwarantowałaby ci wydostanie się z ziemskiej atmosfery. Ale ty chcesz dotrzeć do środka Ziemi. Z każdym przebytym kilometrem zmienia się siła grawitacji, a w jądrze w ogóle nie występuje. Pęd sprawia, że mimo stanu nieważkości wciąż przemieszczasz się z dużą prędkością, ale po przekroczeniu środka Ziemi zaczynasz zwalniać. Poruszasz się coraz wolniej, aż do momentu, w którym znajdziesz się na drugim krańcu Ziemi. Wreszcie wyhamowujesz i masz dosłownie chwilę na to, by ktoś cię złapał i wyciągnął z tunelu. Jeśli tego nie zrobi, spadasz ponownie. I ponownie. I ponownie. Smutne? Ziemia obraca się z prędkością 1670 km na godzinę, więc po drodze mógłbyś się jeszcze trochę poobijać. Chyba że tunel znajdowałby się na biegunie. Wtedy faktycznie przeleciałbyś Ziemię, a twój lot z jednego krańca na drugi trwałby 38 minut. Oglądałeś i wiesz. Jeśli odcinek się podobał, podziel się wrażeniami, daj łapkę w górę, prześlij go znajomym i zasubskrybuj kanał. Będę ogromnie wdzięczny. Propozycje tematów na następne odcinki podrzucajcie w komentarzu, a ode mnie do zobaczenia i usłyszenia.